Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj kolejna, piąta już rozmowa z naszego cyklu rozmów z szefami ugrupowań politycznych, które coś znaczą w powiecie i w mieście Końskie i z organizacjami społecznymi. Dzisiaj rozmawiamy z prezesem Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego, panem Bogdanem Soboniem. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezesie, pierwsze pytanie dotyczyć będzie sytuacji w partii w kraju, w centrali. Otóż ostatnio takie dwa jakby maleńkie zgrzyty wystąpiły. Jeden pomiędzy panem premierem Pawlakiem a panem premierem Tuskiem, choć nie bezpośrednio, dotyczący emerytur i wypowiedź pana prezesa Pawlaka. A drugi mówi się, że jest jakiś konflikt wewnętrzny pomiędzy ministrem Sawickim a panem prezesem. Co by pan mógł na ten temat powiedzieć? Ja myślę tak, że jeżeli chodzi o sprawę emerytur, i to jak gdyby przedłużenia wieku emerytalnego, to jest kwestia, wiadomo, że każda partia ma prawo mieć swoje zdanie. My jesteśmy już z Platformą Obywatelską po raz drugi w koalicji. Myślę, że tutaj wizja przedstawiona przez Polskie Stronnictwo Ludowe ma swoje uzasadnienie. W związku z tym, pomimo koalicji, no, każdy partner ma swoje w tym względzie zdanie. Na przykład co do drugiej kwestii związanej tutaj jak gdyby z pewnym rysującą się jak gdyby rywalizacją, że tak powiem, w partii pomiędzy ministrem rolnictwa, dobrym ministrem rolnictwa panem Markiem Sawickim, a obecnym wicepremierem, szefem Polskiego Stronnictwa Ludowego, kolegą Waldemarem Pawlakiem, wynika z tego, że jesienią bądź w 2013 roku, w styczniu bądź najpóźniej w lutym będzie kongres. No, wszędzie wiadomo jest trochę rywalizacji, trochę konkurencji w każdej partii wewnątrz, no jest. W związku z tym zbliżający się kongres też jak gdyby tutaj wzmaga tą dyskusję i rywalizację co do no, przyszłego kształtu zarządu partii, szefa. No, to jest rzecz jak gdyby w demokracji naturalna, musimy się do tego przyzwyczaić. No i w województwie świętokrzyskim również ostatnio słychać, ostatnio, czyli w ubiegłym roku również i teraz i dobre i złe rzeczy. I znów dwa takie podam przykłady. Pierwsze to, że pan marszałek Adam Jarubas no, zdobył mandat poselski, prawda? Zdobył mandat poselski i zrezygnował z niego. Poszedł pan Marek Gos do parlamentu. I tutaj są kontrowersje, są zdania podzielone, powiem panu, nie tylko wśród społeczności naszej wojewódzkiej, lokalnej, świętokrzyskiej, która może nie jest zainteresowana tak bardzo, nie interesuje się polityką, ale również i wśród członków PSL-u zdania były na ten temat podzielone. I druga rzecz z ostatnich dni, informacja medialna, gdzie się okazało, że konkurs na szefa tam jakiejś firmy wojewódzkiej związanej z rolnictwem, już nie pamiętam nazwy tej firmy, wygrał były poseł pan Pałys, który otrzymał wynagrodzenie, ono zostało upublicznione, 15 tysięcy złotych. I tutaj również, no, co niektórym się ta sytuacja nie podoba. A więc również i jakby pewne te sprawy, które rzutują jednak pozytywnie bądź negatywnie na stronnictwo, przeniosły się, okazuje się, również na województwo. Ja myślę tak, była bardzo trudna decyzja po wyborach w 2011 roku, które miały miejsce w październiku, jeżeli chodzi o osobę prezesa Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego, jednocześnie marszałka województwa świętokrzyskiego. Była to bardzo trudna decyzja, marszałek długo się zastanawiał, natomiast no, politycy czasami muszą podejmować trudne decyzje. Te trudne decyzje polegają na tym, że no, nie zawsze one się wszystkim mogą podobać. W związku z tym myślę, że marszałek Jarubas jest bardziej potrzebny dla naszego województwa świętokrzyskiego. W sumie województwa nie aż takiego dużego, ale z określonymi ambicjami, określonymi potrzebami. Dlatego też tutaj jak gdyby z punktu widzenia, można powiedzieć, nawet partii się nic nie stało, bo godnym jego osobą, która zastąpiła go w parlamencie, jest, jakby nie było, pan Marek Gos, przewodniczący sejmiku w ostatniej kadencji, a w poprzedniej członek zarządu województwa świętokrzyskiego. Z punktu widzenia interesu reprezentowania elektoratu naszego, tu jak gdyby się nic nie stało w tym względzie. Natomiast jest osoba samego marszałka, który, no,
dostawał głosy na swoje nazwisko, ta jego rezygnacja mogła budzić no, pewne emocje i budzi, ale myślę, że tutaj no, nie ma aż takiej tragedii, że nic aż takiego wielkiego się nie stało. Jest to jego decyzja indywidualna, trzeba ją uszanować i chyba tylko tyle. Jeszcze pytałem o sytuację z panem Pałysem. Tak, oczywiście. No tutaj jest kolejna rzecz, że pan Żołyniak, poprzedni prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, przeszedł na emeryturę. W związku z tym no, każda partia rządząca, realizując swoje zadania, tutaj ma prawo doboru pewnych ludzi. No tutaj dam jeszcze inny przykład, świeższy, panie redaktorze, z ostatniego tygodnia. Wiadomo, że pan Zbyszek Banaszkiewicz, szef wojewódzkiego KRUS-u, no, zmarł niedawno i odbył się teraz konkurs w centrali w Warszawie. I do konkursu przystąpiło bodaj 7 czy 8 osób. Akurat zdarzyło się tak, że kilka osób tam z PSL-u wystartowało, ale konkurs ma to do siebie, że może nieograniczona liczba osób startować, może się ubiegać o to stanowisko. Nie można mieć pretensji, że załóżmy w konkursie wygrał ten czy inny. Każdy może startować, każdy może spróbować siły. W związku z tym to tak jakby wybory, mieć pretensje, że nie zostałem wybrany. No. Tak w demokracji wygląda, tak wygląda przy konkursach, że kogoś komisja w końcu musi wskazać i wybrać. No właśnie, jak już wspomniał pan, panie prezesie, o wyborach, przejdźmy teraz do naszego lokalnego rynku, tutaj na rynek konecki, powiatu koneckiego. W wyborach ostatnich do samorządu Polskie Stronnictwo Ludowe, zresztą jak od wielu lat, już uzyskało bardzo dobry wynik, szczególnie w wyborach do samorządu powiatu, ale również dobry wynik uzyskał Sojusz Lewicy Demokratycznej, gdzie w innych tutaj okręgach, w innych ośrodkach no, tak dobrze Sojuszowi się nie działo. No i stało się coś takiego, że będąc w koalicji Polskie Stronnictwo Ludowe z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i z Prawem i Sprawiedliwością, nagle nastąpiła jakaś wyrwa. No, dużo już w mediach na ten temat się mówiło, nadal się mówi, my pokazujemy programy. I no, okazuje się, że również są opinie społeczne, jak zresztą zwykle w każdym temacie, podzielone. Jedni to chwalą, inni krytykują. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe próbowało jakby załagodzić ten konflikt, zanim przystąpiło do układania się w inną koalicję? Czy tu się już nie dało nic zrobić, nic poprawić? Czy to na takim już było, że tak powiem, stopniu napięcia, że to było niemożliwe? Panie doktorze, ja odpowiem w następujący sposób. Wracając do wyborów, do tych wyników wyborczych, z punktu widzenia wsłuchiwania się w głos ludzi i decyzji, które zapadły w 2010 roku przy urnach dotyczące wyborów lokalnych tu na szczeblu powiatu, fakt jest faktem, że Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskał 5 mandatów, my uzyskaliśmy 5 mandatów, a 4 mandaty uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. W związku z tym, z punktu widzenia pewnej pragmatyki w demokracji, 3 największe ugrupowania, które uzyskały najlepszy wynik w tych wyborach, zawarły koalicję. Ta koalicja wydawała się koalicją bardzo mocną, bo na 21 radnych posiadała aż 14 mandatów. To można powiedzieć jeszcze w historii po reformie samorządowej nie było takiego przypadku. I ta bardzo silna i stabilna koalicja po roku czasu zaczęła trzeszczeć, ale ona nie zaczęła trzeszczeć z winy Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie chcę mówić tu za inne partie, ale generalnie rzecz biorąc ja nigdy nie spotkałem się z taką rzeczą, żeby przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej przyszli do mnie i zgłaszali wprost swoje pomysły, czy wyrażali swoje niezadowolenie co do funkcji, które sprawują, czy ewentualnie mieli zastrzeżenia do mnie, jako do starosty Koneckiego, a jednocześnie przewodniczącego zarządu. Powiem więcej, 10 stycznia 2011 roku odbyło się
spotkanie koalicyjne w starej koalicji, czyli radnych SLD PiS-u i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dyskutowaliśmy długo na temat Szpitala Koneckiego, dyskutowaliśmy na temat inwestycji drogowych, natomiast nikt z kolegów, byłych kolegów radnych z SLD, z koalicjantów, nikt nie zgłaszał właśnie kwestii jakichś zastrzeżeń, czy uwag, czy swoich pomysłów. Nagle nic gruszki, nic pietruszki, że tak to określę, 27 stycznia na sesji jeden przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jak również Prawa i Sprawiedliwości podpisuje się pod wnioskiem o odwołanie starosty, a tym samym koalicyjnego zarządu powiatu. W związku z tym ja w tym dniu nie miałem nic innego do uczynienia, jak to, że rozwiązałem natychmiast umowę koalicyjną. Dlatego po tym wypowiedzeniu publicznym na sesji w dniu 27 stycznia, po kilku dniach przystąpiłem do rozmów. Wspólnie nie ukrywam, że porozumieliśmy się najszybciej z PiS-em, że w dalszym ciągu współpracujemy i poszukiwaliśmy trzeciego partnera. I tym trzecim partnerem, który się zgodził współpracować z nami, jest samorządni ziemi koneckiej i 28 lutego podpisaliśmy umowę koalicyjną między właśnie tymi trzema ugrupowaniami. A wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, na którym dyskutowany był uzasadniany wniosek złożony przez właśnie te sześć osób, sześciu radnych o odwołanie starosty koneckiego, a tym samym, jak mówiliśmy wcześniej, zarządu. Oczywiście wniosek nie uzyskał akceptacji większości komisji, bo cztery osoby tylko były za tym, żeby zaopiniować pozytywnie ten wniosek, czyli być za odwołaniem starosty, natomiast sześć głosów było przeciwnych. Mimo to jednak pan przewodniczący Rady Powiatu, no zgodnie z procedurami, z zapisami ustawy i statutu, będzie musiał zwołać Radę Powiatu i głosowanie tajne odbędzie się nad tym wnioskiem. I może być różnie, panie prezesie. Jakie są pańskie odczucia, jak pan sądzi? Bo w głosowaniu tajnym różnie to bywa, prawda? Pan wie, bo pan jest długoletnim samorządowcem. Czy jest możliwe, że ten wniosek uzyska większość, czyli 13 głosów, i będzie to, no, czego mniejszość, z tego się okazuje, chce, a większość nie bardzo jest z takiej sytuacji zadowolona? Czy raczej jest pan tutaj spokojny, jeśli chodzi o to głosowanie? Ja myślę tak, że stuprocentowej pewności nigdy nie ma, natomiast no, po tym, że tak powiem, zamachu wewnętrznym, bo tak to po prostu należy określić, stworzenie nowej koalicji jak gdyby zabezpiecza zarząd ten obecny, żeby nie został odwołany, a oczywiście potem w myśl zawartej umowy jego rekonstrukcję, bo takie rzeczy zostały po prostu uzgodnione. Oczywiście rzecz jasna, że nową koalicję matematycznie stanowi to 11 radnych. Przypominam, jest 21, czyli z drugiej strony tej opozycyjnej zostaje tylko 10. W związku z tym, żeby wniosek był skuteczny o odwołanie starosty koneckiego, jak również zarządu powiatu koneckiego, należałoby opozycji jeszcze pozyskać 3 osoby z obecnej koalicji. Wydaje się, że to jest rzecz niemożliwa i trudna do zrealizowania, natomiast do końca niczego nie można wykluczyć. Ja mogę mieć tylko jedną jak gdyby uwagę w tym względzie, że do tej pory, po upływie miesiąca czasu, opozycja nie sformułowała swojego gabinetu cieni, odwołując ten zarząd, mając taką wolę jego odwołania, nie dała nic w zamian, żadnej oferty. Ja rozumiem, że może moja osoba czy członkowie zarządu mogą się wielu osobom nie podobać, bądź swoje działalności mogą być kontrowersyjni, ale porządna opozycja konstruktywna proponuje swój gabinet cieni, że pan X będzie starostą, pan Y będzie wicestarostą, a pan Z będzie urzędującym członkiem zarządu i my będziemy lepsi, skuteczniejsi i dlatego powiatu jesteśmy zrobić w stanie więcej aniżeli obecni. No ubolewam, że przez miesiąc czasu nikt nie miał odwagi cywilnej po prostu powiedzieć, że ja stworzę nowy zarząd,
nowy układ koalicyjny i będę starostą, dlatego jestem za tym, żeby odwołać dotychczasowy. Nic takich rzeczy się nie stało. Dlatego myślę, że opozycja nie ma pomysłu. Jest to po prostu taka metoda zniszczyć to, co obecnie jest. Taką metodą trochę jak kiedyś takie plemię Wandali, które najechało Rzym, niszczyło wszystko. Natomiast nic nie budowało. My mamy wiele problemów, tak jak i wiele innych powiatów i musimy je dla dobra społeczeństwa, dla dobra mieszkańców powiatu końskiego rozwiązywać. I to żaden ani obecny zarząd, ani następne nie unikną tej odpowiedzialności. Jak również i radni, których jest 21, każdy dostał mandat zaufania społecznego. W związku z tym też musi czuć ciężar odpowiedzialności za to, co się dzieje i dziać się będzie w powiecie koneckim w przyszłości. Zapewne ta sesja odbędzie się w niedługim czasie. Podejrzewam, że już w miesiącu marcu będziemy z kamerą na tym posiedzeniu i przekażemy naszym widzom relacje. Zobaczymy, jaki będzie wynik, jaki będzie efekt tego głosowania. Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie prezesie. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę.